100 lat temu Bulowice były wsią, w której niezwykle często wybuchały pożary. Dlatego też w miarę formowania się straży pożarnych w sąsiednich miejscowościach ten zamiar został podjęty w Bulowicach. Sprzyjał mu miejscowy proboszcz, ksiądz Maciej Warmus. Uchwałę o zorganizowaniu OSP przyjęto w 1912 roku. Początki działalności były trudne. Brak było odpowiedniego wyposażenia. Nie było także remizy strażackiej. Miejsce pod jej budowę przekazał Stefan Wieroński. Pierwszy budynek był konstrukcji drewnianej z odpowiednią wieżą obserwacyjną oraz urządzeniami do rozwieszania węży do suszenia po akcji. 1 września w Bulowicach odbyły się uroczystości stulecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Program obchodów tak ważnej dla strażaków oraz mieszkańców wsi rocznicy obejmował m.in. mszę świętą, powitanie gości, wręczenie odznaczeń dla zasłużonych strażaków, jak również szereg występów artystycznych oraz koncert orkiestry dętej. Uroczystości zakończyły się festynem strażackim.